No i rozpoczynamy zapowiedzianą wcześniej rozmowę. Dziś moim gościem jest Aleksandra Kosiorek, Gdyński Dialog. Witam serdecznie, dzień dobry. Momencik, momencik, teraz już możemy? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Okej, okay, teraz się słyszymy. 33 010 głosów w pierwszej turze wyborów na prezydenta miasta Gdyni. Dało to pierwsze miejsce 34,43. Czy to był wynik spodziewany? Tak tak, 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 już pytam, tak kompletnie serio, no bo jednak wiele osób e, nie dawało tego pierwszego miejsca gdyńskiemu dialogowi, raczej stawiało się na, na pana szczurka, a jednak okazało się wszystko inaczej. Wszystko okazało się dokładnie inaczej. Pan szczurek nie wszedł do drugiej tury. My się spodziewaliśmy drugiej tury, natomiast pytanie było, z kim się z niej, w niej znajdziemy? Ale pierwsze miejsce faktycznie było zaskoczeniem i to z taką dużą przewagą procentową. To są teraz pracowite dni dla Pani? To są bardzo pracowite dni. W zasadzie nie ma czasu na żaden odpoczynek. Z miejsca na miejsce jadę, czytając jakieś kolejne materiały, na kolejne spotkania. No i bardzo dużo spotkań z mieszkańcami, konferencje prasowe dzieje się. Obserwuję to wszystko, co dzieje się w tej chwili w sieci. Zauważyłem, że zarzuca się pani, mówiąc wprost, ukrytą opcję PIS-u. Tak, faktycznie w sieci się to zarzuca. Dla mnie to jest taki dość logiczny ciąg wydarzeń. Jeżeli jest kandydat z Platformy, to wiadomo, że po drugiej stronie musi pojawić się ktoś, kogo oskarża się o PiS. Kilka dni temu do sieci, do dziennikarzy Zostało przesłane anonimowe nagranie, na którym słychać jak pani Larysa Kramin, radna miasta, wybrana z listy Koalicji Obywatelskiej, właśnie rozpowszechnia te plotki. Także mam swoje podejrzenia skąd one płyną. Natomiast to jest nieprawda. Ja jestem wieloletnią aktywistką, działałam na rzecz praw kobiet, organizowałam protesty pod sądami i przyklejanie mi akurat łatki PiSu jest wyjątkowym nieporozumieniem. I sporo hejtu się pojawiło w ostatnich dniach? Bardzo dużo. Nawet hejt taki bezpośredni i ataki słowne na moją osobę. Natomiast ja myślę, że te emocje już niedługo ucichną i że będzie można przejść nad tymi niemiłymi słowami do porządku dziennego. Ale czuje się pani bezpiecznie na ulicy? Mam w tym momencie zakaz poruszania się samodzielnie. Chciałabym się czuć bezpiecznie, no ale wiemy, jak skończyła się kampania hejtu wobec prezydenta Adamowicza, więc tutaj środki ostrożności zostały podjęte. Mm -hmm. A jakie relacje z kontrkandydatem, jeśli mogę zapytać? Dotąd to mnie jako bardzo dobre i pozytywne, natomiast faktycznie przez ten ostatni tydzień środowisko skupione wokół Koalicji Obywatelskiej robi wszystko, żeby uniemożliwić przyszłą dobrą współpracę. No i powiem tak, jestem trochę za mądra na obrażanie się i strojenie fochów po wygranych wyborach, więc nie będę chować tej urazy, ale na pewno będę bardzo ostrożnie podchodzić do przyszłych współpracowników. Czym chciałaby Pani przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców? No zdecydowanie to moją bezpartyjnością. Jak wchodzi do miasta duża polityka, to obserwujemy, co się dzieje. Od tygodnia przestaliśmy merytorycznie rozmawiać o sprawach Gdyni, a zaczynamy nawzajem obrzucać się inwektywami i przed nimi bronić. To nie jest taki model zarządzania miastem, jaki chciałabym przez następne pięć lat utrzymać, a mam pełne przekonanie, co zresztą ten tydzień jest tego dowodem, że jeżeli wpuścimy duże partie, to tutaj Dokładnie tak będzie, więc ta moja bezpartyjność to jest rzecz, która wyróżnia mnie na tle wszystkich kandydatów pierwszej tury i również na tle kontrkandydata drugiej tury. Ta partyjność szkodzi w urzędzie? Uważam, że bardzo. Uważam, że bardzo, bo jeżeli są powiązania z centralą partii, to wiadomo, że pewne rzeczy mogą być rozstrzygane nie na korzyść mieszkańców, a na korzyść dużej polityki. Przypomnijmy może o najważniejszych założeniach programowych. Idę do wyborów z hasłem transparentności i to jest założenie, które wnika w każdy obszar działania miasta. Stawiamy również na dzielnice i potrzebne tam remonty, zwłaszcza remonty infrastruktury chodnikowo-drogowo-pieszej. Nie zapominam o niezbędnych korektach i poprawach w gdyńskiej edukacji, bo też jest troszeczkę do zrobienia, ale bez rewolucji. Ważnym postulatem jest przeorganizowanie struktur miasta, żeby trochę takich rozbudowanych struktur, zwłaszcza szczebla kierowniczego, nam ubyło w mieście, bo jednak trochę chyba za daleko to już poszło. No i cóż, i nie zapominamy również o komunikacji i transporcie. Dzisiaj zarówno komunikacja, jak i transport indywidualny nie mają takich dobrych cech, o których oczekujemy od komunikacji publicznej, a kierowcy również mają na co narzekać. Strefa płatnego parkowania myślę, że była gwoździem do trumny Wojciecha Szczurka, więc tutaj również i wycofanie się z niektórych zasad działania strefy tak jak je dzisiaj je znamy. No właśnie, parkowanie, bo to trochę bolączka może troszkę z takich prywatnych moich przekonań to no, przyjeżdżam do Gdyni w z rodziną, chciałoby się gdzieś tutaj zaparkować. Wszystko, wszystko pełne, no, no, no wiadomo, że nie, nie, nie tych, tych nowych miejsc parkingowych no, nie przybędzie z dnia na dzień, no ale co zrobić, żeby, nie wiem, może rotacja była większa, żeby te wolne miejsca się znalazły. Przecież to turystycznie miasto na tym no, nie zyskuje. Turystycznie miasto nie zyskuje, mieszkańcy są poirytowani, więc tutaj ten brak miejsc parkingowych działa na niekorzyść wszystkich, ale ja y, diagnozę tutaj stawiam troszeczkę gdzie indziej. Jeżeli chcieliśmy, jeżeli taka była decyzja władzy Wojciecha Szczurka, wycofywać się z możliwości takiego wpuszczania samochodów do miasta i parkowania tam, to najpierw powinniśmy zapewnić sprawną komunikację publiczną, żeby najpierw była alternatywa, która potrafi być wygodniejsza od samochodu. Tymczasem tutaj równolegle i likwidowano parkingi. Ograniczano ruch w centrum, na przykład poprzez y, ulicę Świętojańską, która została jednokierunkową i y, jednocześnie dochodziło do cięć w komunikacji publicznej. Faktycznie jest tak, że no, nie da się. Y, znaleźć nowych, zupełnie nieodkrytych dzisiaj miejsc na parkingi, to trzeba będzie ich szukać. Natomiast ja uważam, że chociażby parking przy tzw. Teatrze Muzycznym, tudzież Klubie Marynarki Wojennej Rywiera, no w takim kształcie, jak tam dzisiaj jest ten pseudoparczek, to nie jest dobry pomysł, a dużo osób narzeka na to, że tego parkingu tam nie ma. Więc być może pewnie decyzję będzie trzeba po prostu cofnąć ale mamy do zagospodarowania całkiem duży parking pod parkiem centralnym. Dzisiaj miasto proponuje abonamenty w tamtym miejscu. Natomiast te abonamenty są w tak wysokiej cenie, że nie jest wynająć garaż w pobliżu. No też nie tędy droga, jeżeli już mamy ten parking, to powinniśmy zachęcać kierowców, żeby tam parkowali i tam zostawiali swoje auta. Czyli kierowcy w Gdyni powinni płacić za parkowanie mniej, czy po prostu niektóre strefy powinny zostać zlikwidowane? Zarówno likwidacja niektórych granic strefy. W tych dzielnicach sypialnych, gdzie w ogóle nie ma potrzeby wymuszania rotacji, strefa jest postrzegana wyłącznie jako narzędzie do ściągania haraczu z mieszkańców. Takie miejsca jak na przykład przy cmentarzu witomińskim, gdzie również nigdy nie było problemów z rotacją, tam nie ma innych usług niż te usługi związane z działalnością cmentarza. Również tam nie, nie parkują mieszkańcy, a wprowadzenie tam strefy no, jest takim chyba brzydkim ciosem jeszcze w tych żałobników, którzy tam się pojawiają. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że bardzo mieszkańców irytuje parkowanie płatne w weekend i mówią, że to jest powód, dla którego do Gdyni, do centrum w weekend nie przyjeżdżają. I ja ten, to zjawisko obserwuję również na sobie. Akurat, jeżeli w weekend mam wolny czas i chciałabym gdzieś z rodziną się udać, to od dłuższego czasu wybier wybieram Sopot. Aleksandra Kosiorek, kandydatka na prezydenta czy prezydentkę? Jak łaty, jak. A jak się woli, nie upieram się tutaj. A więc na prezydenta lub prezydentkę, gdy nie do rozmowy wrócimy za chwileczkę. Każdy A więc wracamy do rozmowy. Z naszym dzisiejszym gościem Aleksandra Kosiorek-Gdyński, dialog kandydat na prezydenta Gdyni. Szkoda, że nie ma dzisiaj mojego kolegi współprowadzącego Macieja, mieszkańca Gdyni, bo pewnie miałby dużo pytań, ale jak tak czasem rozmawialiśmy, to, to, to chyba powielał informacje, które gdzieś tutaj po, po Gdyni wśród mieszkańców no, no, krąży, bo mówi się o tym, że w rozwoju Gdynia się zatrzymała już. Parę lat temu. Jak pani to widzi? Też tak oceniam, że ten rozwój nam się całkowicie zatrzymał, a nie tylko zwolnił, a musimy sobie szczerze stawiać pewne sprawy. Miasto musi zarabiać pieniądze, jeżeli chce inwestować w dalszy rozwój, nie tylko w takim rozumieniu, żeby powiększać liczbę ludności, ale żeby ta edukacja była lepsza, żeby ta komunikacja publiczna była lepsza. Także tutaj ten rozwój gospodarczy jest kluczem i podstawą do Każdego innego rozwoju. To jest niezwykle istotne, i na to musimy stawiać nacisk, poszukiwanie nowych inwestorów, zagospodarowanie tych terenów, które dzisiaj mamy, które stoją jako niewykorzystywane? To jest nasz priorytet. Dwa pytania jeszcze od naszej słuchaczki, nauczycielki z jednej, jednej, jednego z przedszkoli, czy obecna organizacja pracy placówek jest wystarczająca? Proszę o informację, czy będzie wydłużony czas nauczycieli w przedszkolu do godziny 18, czy przedszkola? Dalej będą do godziny 17. To jest jeden z tych fejków, które ja rzekomo powiedziałam. Nigdy nie mówiłam, że uważam, że nauczyciele przedszkolni powinni pracować do godziny 18. Uważam, że godzina 17 tutaj jest wystarczająca. Jako mama, która z dwójką dzieci przeszła przez okres przedszkola, również zawsze na tą 17 udało się zdążyć. Jeszcze informacja o wakacjach dla nauczycieli. Czy zamierza Pani zmienić tryb pracy placówek w czasie wakacji? W tej chwili jest to system przedszkola dyżurującego, gdzie druga, powiedzmy to umownie najbliższa placówka, oczywiście nauczyciele, wykorzystują swój urlop. Czy tak będzie dalej? Dalej będą przedszkola dyżurujące, natomiast ten system przedszkoli dyżurujących dzisiaj lub przynajmniej niedawno. Nie działał. Ja, kiedy moje przedszkole było zamknięte przez jeden miesiąc wakacji, nie dostałam oferty opieki zastępczej w innym przedszkolu. Dostałam ofertę z Orłowa, że mogę moje dziecko zawieźć na Cisową. No to nie jest żadna alternatywa, więc tutaj jest do poprawienia, ale przedszkola dyżurujące i ten miesiąc wakacji uważam za dobre rozwiązanie. Okej, okay, to już może teraz mniej o polityce, ale zapytam o, o to, jak wygląda ten czas przed wyborami, bo, bo to, że jest intensywny, to, że są spotkania, to wiemy, ale czy to są też nerwy, czy to jest stres i czy to jest cały czas myślenie, nie wiem, typu muszę zrobić obiad, ale może zajrzeć, co się dzieje w internecie obiad? na przykład, nie? Ja, ja nie jadam obiadu od... <laughs> Od miesiąca chyba tak naprawdę w domu. Jest, to jest bardzo napięty czas. Jest gonitwa myśli niemal przez całą dobę. Mało się śpi, jeszcze mniej je. Natomiast takiego momentu wyciszenia chyba nie ma w żadnym momencie doby. I mam nadzieję, że po wygranych wyborach, chociaż tyle się uda, że będę w stanie ten obiad ugotować i zjeść. No i że będę w stanie zastanowić się nad planowaniem przyszłości, bo w tym momencie jest tak troszeczkę z dnia na dzień i w chaosie. Kolega Maciej pewnie zapytałby o ulubione danie, pewnie. Bo, bo, Moje? Bo, tak, tak, bo on tutaj, to jest nasz ekspert od spraw kuchennych, więc zapytam dzisiaj. Przy, ja. Przykro mi, Schabowy. Czyli kuchnia polska. Tak, schabowy z ziemniakami. Jestem tym takim typowym y, zjadaczem tych schabowych w niedzielę. Ale w oczach Macieja pani by teraz urosła. Tak, on naprawdę? też on, on też jest tak schabolubny. Mm -hmm. A co jeszcze lubi? <noise> dużo rzeczy lubi i dużo tutaj zawsze gotuje i dużo zapachów jest i, i mnie tym wytrąca z równowagi. To zawsze. ja może jutro między spotkaniami wpadnę. <noise> Będziemy we dwójkę z o, Maciejem. No to jesteśmy umówieni. Między 15 a 18. Pytanie, od którego pewnie powinienem zacząć tą rozmowę, no ale jednak. Musiałem zacząć od tego hejtu, to, to może teraz parę słów o sobie. Czym, czym zajmuje się pani na co dzień? Jakiej muzyki słucha? O kuchni już znam, okay. ale cała reszta. Czyli pytanie, którego nikt nie, nie zadaje, czyli jak wygląda prywatna strona życia Aleksandry Kosiorek? No tak, no bo nie wyobrażam sobie spotkania z wyborcami. A proszę powiedzieć, jakiej muzyki pani słucha? No w życiu Warszawy, ja, nie? Ja mm, wychowałam się w muzyce rockowo-metalowej. Moja podstawówka i moje liceum to były miejsca, gdzie ta muzyka była bardzo popularna i tak też razem z ówczesnymi rówieśnikami tej muzyki słuchałam. Czyli taki buntownik z pani taki no, buntowniczka. Te, czasy, te czasy już minęły, ale tak, tak. Ten, ta nuta buntownicza we mnie tam na pewno siedzi głęboko i wciąż jest. No, na co dzień, jak dotąd, wykonywałam zawód prawniczki. Ja się specjalizuję w prawie medycznym, a w w pewnym czasie mm, uprawiałam sport, y, tak zwane biegi OCR, czyli biegi typu Run y, na, y, park, w parku OCR-owym, który mamy w Gdyni y, Orłowie tam y, na kolipkach. Zawsze zastanawia mnie, jak wyglądają pierwsze minuty po zakończeniu ciszy wyborczej. Ja w ogóle uznałam, bo to jest moja pierwsza kampania wyborcza, że mm, cisza wyborcza to jest y, coś stworzonego dla kandydatów, a nie dla wyborców. Natomiast pierwsze minuty po zakończeniu ciszy wyborczej u mnie wyglądały w taki sposób, że jak telefon zaczął dzwonić, to nie przestał przez kolejne dwie doby. W efekcie czego wspalił mi się wyświetlacz w telefonie i musiałam jeszcze kupić w międzyczasie nowy telefon. O matko, telefon zajechać to trzeba mieć niebywały talent. Gdy dnia nie dali radę. Aha, ale dzwoni się wtedy i, i sprawdza, żeby mieć te wyniki z pierwszej ręki gdzieś, gdzieś jak. No właśnie, jak to funkcjonuje. Bo My... każdy chciałby jednak znać ten wynik jak najprędzej. Jak to wyglądało w Pani przypadku, gdy dowiedziała się Pani, że, że jest Pani na pierwszym miejscu? To były ogromne wybuchy radości z każdą kolejną komisją, z której wyniki do nas spływały. I w zasadzie w takiej euforii spędzaliśmy tą całą noc. Natomiast teraz. Mm, w drugiej turze wiem, że będą badania Exit Poll, czyli tam po prostu będziemy mieć takie sondaże przeprowadzane przez profesjonalne sondażownie. Czyli może nie będzie takiego napięcia, że czekamy tutaj na wyniki cząstkowe z każdej komisji, tylko przybliżony wynik tych wyborów będzie znany już od razu po zakończeniu ciszy wyborczej. Pozostało mi życzyć powodzenia w drugiej turze. Bardzo dziękuję. Spokoju do końca drugiej tury i jak najmniej hejtu. Dziękuję bardzo. I Państwu dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy. Aleksandra Kosiorek, Gdyński Dialog, kandydat na prezydenta miasta Gdyni. Przypomnę, w pierwszej turze najwyższy wynik: 33 010 głosów. To dało rezultat poparcia 34,43%. Nic nie pomyliłem. Nic. Dziękuję bardzo. Dziękuję.